My z Nadią kochamy święta i z okazji tego, że kochamy święta, zrobimy dla was piosenkę. To miała być niespodzianka. Zrobimy dla was niespodziankę. Tak, zrobimy dla was kolędę niespodziankę. Niespodziankową kolędę. Której się nie spodziewacie na pewno, jak to opublikujemy. Patrz. Ej, patrzcie, ten Mikołaj wygląda naprawdę jak... No, jeszcze ci odpowiedział twoje zdrowie. Ale może to patrz, on jak to gryzie. Nie, mogę. Zrób zbliżenie. No, tak, bo on gryzie, no. No, on gryzie. Patrz, on gryzie. Ej, nie będę złożył to już tam. On wygląda jak ręki, Zawsze jak szukam czegoś w telefonie, to włączam latarkę w telefonie, bo tak jest lepiej. Wiesz, taki pogrzebacz i szuka. Nie no, moja mama będzie zła, że to pozwoliła mi nagrać. Ale na przykład mam ketchup, nie pokażę z jakiego... Z jakiej, marki? Ekskluzywnej. O tak, może go to faktycznie nie być. Naprawdę? Tylko, a jest! No i widzisz. To no. Nawet z geniuszem może trafić, prawda, panować nad swoim bałaganem. Jingle bells, jingle all the way. All with one Mr. Ray and one heart open lay. Hey! Tak, ty tak co roku oglądamy święta w moim domu. Cała rodzina wchodzi do wanny. Z kardio. Myślicie, że ktoś patrzy? Patrz. Jestem hojną youtuberką. Chodźcie. Moi drodzy, chciałabym powiedzieć, że Nadia, oprócz tego, że jest świetną aktorką, wspaniałą youtuberką, moją przyjaciółką, która również łyżwiarką figurową. Tak, ona tulupy to... Dobra, Nadia, lecimy do Szymona. Kiedyś zadałam wam pytanie, co jakbyście znajdowaliście w tej torbie? Uwaga, Uwaga, w Nadii torbie znajdziemy. Właśnie przed chwilą wyrzucił Szymon bułkę. Kubeczek, prawda? Paski. O, legitymację na ten ZTM z włosem. Pięknie. I generalnie to jest taka mini kosmetyczka. Także jeżeli ktoś będzie tysięcznym szerem, to dostanie Nadii torebce już zawartości. Ja naprawdę tutaj Nadia przez chusteczkę chyba to czuję. Kiedykolwiek będziecie chcieli sprawić mi przyjemność, a nie tylko Nadii, to możecie kupić mi właśnie nagie ciasteczka, makaroniki. A jak chcecie mi sprawić przyjemność, to kupicie salami albo kiełbasę. Tak, krakowską najlepiej, słucham. I bułkę. Albo ale salami wolisz, albo te takie cienkie kabanoski. Nadjeżdża zamówiła sobie owsiankę. Ciekawa jestem, co się stanie, jak ona sobie poszła do łazienki i ktoś ją przypadkowo zje. No dobra. Chcesz spróbować? Nie, nie lubię. W życiu nie mam lepszej owsianki, for real. Łyżki są proporcjonalne do zasług w tym kanale. Ja mam taką, a Nadia ma... Ale ja mam dwie. Dobra, a więc tak. Nie mamy sztucznych włosów. Więc, i nożyczek też nie mamy, czyli generalnie nie mam nic w domu, więc muszę się poświęcić i obciąć trochę włosów. Wszyscy mówią, że mam bardzo ładne włosy, więc powinnam je komuś oddać, więc ja oddam te włosy. Czy tyle wystarczy? Nie, no dobra, trochę mniej. Tyle wystarczy? Dobra, kroję. Może trochę więcej może. Nie wystarczy. Tak się rozwojone końcówki likwiduje. Dobra, niech będzie. To oddaję dla potrzebujących. Proszę bardzo. Wyślę, tylko podajcie, gdzie mam je wysłać. Dobra, robimy to. Dobra. Ej, nie to uwaga, dobra. A wiecie, że Nadia nigdy nie była na weselu? Naprawdę. No, tylko szwedzki mel. Chyba jestem najgłupszą osobą na świecie. O, nie nagrywaj mnie tak blisko. To tak blisko mnie nagrywa. Obcinałam sobie nożem włosy z głowy, bo wcale nie mam na szczotce żadnych włosów, nie?
Jak można w takim głupie. A wy mi. Czemu mi nie powiedziałeś, żebym po prostu wyciągnęła te szczotki? Dlatego mi zapierz w szyję. Świetne. O, dasz mi gumę? Wiesz co, mam ostatnią. Akurat dla mnie. Dla mnie.